A jak zacznę? Cześć Piesełki, i człowieki. Cześć Piesełki, człowieki. Cześć. Witamy w podcaście tym razem. Podcaście. Powracamy do podcastów. <laughs> Ale to jest inny podcast, tak? No bo podcast się nazywa Inaczej. I to ty powiedz, skąd się wziął? Skąd się wziął? Inaczej wzięło się stąd, że będziemy tutaj poruszać kontrowersyjne Niewygodne. niepopularne tematy. I proponować właśnie inne spojrzenie na te sprawy. Psi świat! Psi świat, tak. No bo oczywiście wszystko się będzie kręciło wokół piesełków. Oczywiście. I zaczynamy co? Z grubej rury od. To czekaj, to ja jeszcze powiem dlaczego, bo ty mnie cały czas chciałaś przekonać do tego podcastu, a ja się nie dawałam. Ja, ja mówiłam, że nie, ja nie chcę takich ciężkich tematów poruszać ale przekonał mnie jeden telefon pewnego pana, do, który do mnie dzwonił pamiętasz? Już jakiś czas temu dzwonił do mnie pan Pamiętam. z pieskiem. dzwonił, żeby zapytać, czy u nas można oddać psa na szkolenie stacjonarne, czyli takie szkolenie gdzie nam oddaje pisałka na miesiąc albo dwa bo pies mu zaczął niszczyć w domu i się zachowywać strasznie no i jak z panem trochę porozmawiałam i mu wytłumaczyłam, dlaczego takie szkolenie nie ma sensu i go w ogóle zapytałam, dlaczego chce takie szkolenie. No to się okazało, bo ten piesek miał już, tak nie wiem, z półtora roku, dwa lata. On nie To nie był szczeniak. To nie był szczeniak, no. On już był wcześniej ogarnięty, tylko panu od kilku miesięcy zmieniła się praca. No i pan teraz pracuje 6 dni w tygodniu po 12 godzin. I ten pies siedzi 12 godzin sam w domu. I pan już myślał, żeby mu może znaleźć nowy dom, ale wiecie, co się dzieje w internecie, jak się wrzuci, postarze się szukać. Pan no, chyba nie nawet nie. mówił, że pytał na jakichś grupach tak. albo znajomi, i, i, I chyba, i zwłaszcza na tych grupach był, był pełen zjazd. I pana bardzo zjechali, bo ja go zapytałam, jak tam perspektywa zmiany pracy, jak tam perspektywa tego, żeby ktoś inny mógł się zająć tym psiakiem, no i nie wygląda to zbyt różowo. No i tak w sumie pogadaliśmy Ja panu powiedziałam, że ja uważam Że zawsze w takiej sytuacji Co jest niepopularną opinią Trzeba myśleć o dobru piesełka no. A nie egoistycznie podchodzić Że to mój piesek wymarzył To jest piesek, w ogóle takie troszkę nasze podejście nie? Żeby tutaj yy, zawsze skupić się Na dobru tego piesełka I, i tak yy, mieć to na Na pierwszej uwadze Stąd dzisiaj no ale to czekaj, bo ja nie skończyłam nie tej historii. Nie skończyłaś historii? Nie, no bo ja panu powiedziałam, że moim zdaniem uważam, że powinien znaleźć mu jakiś fajny domek. I wiesz, co mi pan wtedy powiedział? Że jesteś pierwszą osobą, która tak powiedziała i dziękuję za to Tak. Pamiętam. No i że mu tak troszeczkę lżej na sercu, bo bardzo kocha tego psiaka i chce dla niego jak najlepiej, a wie, że nie jest w stanie mu zapewnić opieki i że on może mu szukać domu nawet i kilka miesięcy, ale postara się, żeby to był najlepszy dom na świecie. No i stąd właśnie pomysł na ten podcast, na, bo to jest taki format i tematy, których nie omówimy w krótkim filmie. Bo ty mi nie pozwalasz nigdy historii długich opowiadać. Zawsze jak ktoś opowiada, to jest za dużo. Ale to nawet nie długo. chodzi o historię. Tu trzeba dać dużo gwiazdek, dużo wytłumaczyć, i zanim ktoś skomentuje, to trzeba przesłuchać całość. Bo od razu was ostrzegam, zanim napiszecie. Znaczy, inaczej, piszcie sobie, jakie tam chcecie komentarze. No i tak je uznaniałe. <laughs> Nie no żartuję, ale ja bym chciała te tematy, które będziemy tutaj poruszać, móc. Poruszać wśród osób, które są w stanie rozmawiać na argumenty. Co nie jest takie łatwe i oczywiste, bo nawet jeżeli ktoś ma skrajną ode mnie opinię, to jestem w stanie przyjąć jakiś argument, wysłuchać i ewentualnie dać kontrargument. Oczywiście dopuszczamy opcję, że my w tych naszych filozofiach i poglądach możemy totalnie się mylić. No tak. No tak, no ale to jest przed, nasz punkt widzenia. Nasz, a inny. inny. Dlatego, Nasza opinia. A dlatego chcemy go przedstawić, bo bo takich nie ma, albo jest ich bardzo mało. No, no i właśnie potem, jak czasami rozmawiam z kursantami, albo właśnie takie telefony czasami odbieram i ktoś mi mówi, że wiecie, bo cały internet mówi tak, no to tak pomyślałam, że może faktycznie masz rację, żeby czasami trochę głośniej powiedzieć to, co ja myślę w danym temacie. Zwłaszcza, że ewidentnie są ludzie, którzy mogą myśleć e... podobnie, tylko się boją wyrazić tą opinię. Tak, i później to daje im takie troszkę wsparcia. Mam, ma, mamy przynajmniej taką nadzieję. Tak więc. E... Pierwszy temat w inaczej to. Przecież już wiadomo jaki temat jest w tytule. <grych> Adopcję. Otwieramy tutaj gruby Podszukam temat. Mandory. A to się może teraz źle kojarzyć. No dobra. <grych> dobra. Y, otwieramy temat pod tytułem. Nie uważam, żeby adopcja psa była jedynym i słusznym rozwiązaniem, i nie uważam, żeby każdemu wciskać pieska w adopcji z adopcji, z, ze schroniska, z fundacji, jak to często głoszą e, takie, wiecie, hasła reklamowe, nie kupuj, adoptuj. Nie często, tylko w większości no, idą prawie. profile i itp. itd. Natomiast nakreślimy, ja przynajmniej nakreślę szerszy kontekst. Znamy masę fajnych, adobciaków. super adopciaków, super rodziców. Ja mam kilka przykładów i znanych osób i prywatnie znamy, gdzie widać, że te psy są zaopiekowane, ci ludzie poświęcają im czas. E, natomiast oni też przede wszystkim i mają ten czas i mają fundusze, mają środki, świadomi, wiedzą na co się, na co się wiedzą, na, wiedzą na co się Zresztą piszą. Są sporo naszych kursantów też ma przecież y, psiaki adoptowane. Tak, no, bo w naszej szkole y, i adopciaki, i rasowe, i kundelki, i wszystkie psiaki są traktowane równo. Ale wiesz co, kiedyś mnie jakaś laseczka napisała na Instagramie, że jesteśmy no. beznadziejni, bo jak wrzucamy zdjęcia naszych kursantów, to dlaczego u nas nie przyjmujemy na szkolenia kundelków, nie? I tak się z tego śmiałam i ja wiem, co ty mi dziewczyny napiszesz, jak nie przyjmujemy kundelków, że praktycznie co miesiąc mamy jakieś kundelki na zajęciach. Teraz miałam grupę posłuszeństwa, na cztery psy trzy to były kundelki, no umówmy się. No, no tylko te kundelki często są takie śliczne, sadbany. ludzie myślę, że to jest pies no, i może ten nasz przekaz jest taki, że my nie promujemy e, adopcji? każdej adopcji, bo też do nas się ludzie zgłaszają, no ale my nie możemy tylko promować adopcji, tak? No. E, I stąd może ten przekaz jest taki nasz pozytywny, że to jest takie, wiesz, nie epatujemy e, cierpieniem no. i tego typu rzeczami. Stąd może się ludziom wydaje, natomiast to jest kontekst jeden, że znamy masę ludzi i którzy. Ogarnęli temat, mieli właści... właściwości, zasoby. No. Kuma to podeszli do tematu. I kontekst tutaj jeszcze drugi. To jest tak zwana instagramowa rzeczywistość, no. instagramowe profile, które mówią wam. Adopcja kocha najbardziej. Jak go, ado wdzięczny. jak go adoptujesz, to w ogóle polecą z nieba. Ten czaj unikorny tak. i będzie super i się ułoży. A my tu Wam chcemy powiedzieć, że mm, może tak nie być, i, I często nie. tak nie jest. No, i z takimi osobami, z też naszymi kursantami, teraz już mniej, ale jak prowadziłam konsultacje behawioralne, to bardzo często się spotykałam z osobami, które tak się mocno zderzyły ze ścianą, bo im naobiecywali, jaki to będzie wdzięczny ten pies, jak to on będzie teraz kochał tego człowieka za ten dach nad głową, super legowisko i drogą karmę. No, i jakież jest rozczarowanie niektórych osób, kiedy się okazuje, że no, jakby ten pies nie do końca jest wdzięczny. No, chyba, że to z tej wdzięczności niszczy mieszkanie. Tak. Czeka 12 godzin na dobę. Nie jest słucha, agresywny. Jest agresywny, pogryz dziecko. Nie dogaduje się z drugim psem, którego mamy w domu, chce nam zerzeć królika albo kota. Zresztą, a to może zaraz o tym powiem, jak będziemy mówić, dla kogo moim zdaniem pies adopcyjny nie jest dobrym. Pomysłem i co się może takiego zadziać? Bo umówmy się, to nie jest tak, że my hejtujemy adopcję i uważamy, że nie wolno psów adoptować. Yy, tak i tak jakby idziemy krok dalej, bo ja mam wrażenie, że pod tytułem bądź przygotowany na adopciaka oznacza, czy mam stówkę dwie na karmę no. i czy mam miejsce na legowisko i to się kończy. No. Jest tak trochę? Tak jest, że bo wiesz, jak to jest? To jest często tak, że lepiej dać temu psu jakikolwiek dom, niż żeby siedział w boksie schroniskowym. Nie? No tak, tylko tu dochodzimy do. Tak, taki jest to, wydźwięk tak, przy adopcjach. Taki jest wydźwięk, tylko no bo też y, nasze pracownice pracowały w schroniskach, y, miały kontakty z tym czasami i teraz to dajmy mu jakikolwiek dom. Często gęsto powoduje, że on zaraz wraca. Miał, kolei, w sensie miał kolejne traumatyczne przeżycie, czyli gdzieś trafił, znowu go oddali, czas jeszcze leci i pytanie jest takie: czy nie lepiej, jeśli adoptujmy już? Czy jakby on poczekał trzy miesiące na kogoś świadomego no. i trafił już do domu takiego docelowego, który w cudzysłowie, wiesz czym to się je, tak? No właśnie, bo co się może wydarzyć podczas tej adopcji? Bo my tak krążymy wokół tego, więc teraz. Ym, konkrety, konkrety, co może później tak. Jak ty Wszystko. Odpieniamy od wszystko. No, wszystko. Jak ty mówiłeś na przykład o tej. Kasa. Yy, Czyli tak, zaczyna, kasie? zaczynamy od kasy i tak jak w każdej dziedzinie życia, yy, będziemy obalać yy, ten yy, taki tutaj mitrze pieniądze nie mają znaczenia. Mhm. No nie, mają. No. Mają. Konie Te jeszcze jak trzeba wydać na behawiorystę. Na behawiorystę, nie, mówim, nie mówimy już o jakichś yy, na przykład później operacjach, czy tego typu rzeczy. No tak, no bo to też wiadomo, że ze zdrówkiem tych psiaków może być różnie. Natomiast... Yy... No znowu powiedzmy gwiazdka, że może być też cudownie, że nic się nie zdarzy, ale zakładamy, że jednak musicie zakładać ten gorszy scenariusz i czy jesteście na niego gotowi. Tak, i zresztą to samo my zawsze mówimy, nawet przy zapraszaniu do domu psiaków z hodowli. Tak. Że musimy być gotowi na najgorszy scenariusz. To znaczy, czy muszę być gotowa na to, że ten pies będzie inny, niż do tej pory mi się wydawało, że ta rasa jest. Że, nie wiem, nie polubi mojego dziecka, nie dogada się z moim kotem, będzie mi stwarzał dużo problemów, może być chorowity, może mieć yy, chorobę lokomocyjną, a ja na przykład dużo podróżuję samochodem. No lepiej założyć ten najgorszy scenariusz, i jeżeli ja przeanalizuję ten najgorszy scenariusz i sobie mu Mówię, dobrze, jestem na to gotowa, to teraz jedyne, co mnie może czekać, to pozytywne rozczarowanie. Dokładnie. A tak. jeżeli będzie taki scenariusz, jak sobie założyłam, to też byłam na to gotowa. I też mówię, dobra, okej, okay, wiedziałam, z czym to się ja. No dobra, ale co nam tu wchodzi w tą kasę i ma znaczenie? Bo ja karma. Myślę, a karma to za chwilę, ale wstęp. Aha. Ja w ogóle uważam, że każdy pies, który jest z adopcji, w pierwszym tygodniu, dwóch, natychmiast powinna osoba, która adoptuje psa, skontaktować się z dobrym behawiorystą, żeby wam pomógł wprowadzić tego psa do domu, żeby wam behawiorysta powiedział, jak zacząć. Bo do mnie często dzwonią ludzie właśnie z pieskami, które adoptowali tydzień temu dwa, chcą się zapisać na szkolenie, a ja mówię. To nie jest ten moment. Ty jeszcze nic o tym psiaku nie wiesz. Wezwijcie behawiorystę do domu, żeby on mu się pomógł zaaklimatyzować, żebyśmy wiedzieli, co my z tym psem potrzebujemy zrobić. Uwaga, gwiazdka dla wszystkich komentarzy, że tak nabijacie klientów. Nie, nasza szkoła nie robi i nigdy nie będzie robić konsultacji behawioralnych. I to nie chodzi o adopciaki, tylko w ogóle nie no, robimy konsultacji behawioralnych. Już nie, behawior już nie od dawna, więc nie tym... Y podcastem, nie nabijamy nie sobie klientów, bo jak do nas zadzwonicie, to powiemy idźcie gdzie indziej. No. Tutaj stricte chodzi o dobro psiaków i to, żebyście hmm, pamiętajcie, że wolontariusz w schronisku ma pod sobą kilkanaście, kilkadziesiąt psów i widzi je Ki... Ale to już nawet nie o to nawet chodzi. Nawet w innym środowisku też, tak? Bo wiesz, są tacy wolontariusze, którzy na przykład. Mm, bo często tak jest, że oni mają pod sobą, nie wiem, dwa, trzy psy i te dwa, trzy psy na tyle, na ile on, oni mogą, y, się nimi tak zajmują i tak im się wydaje, że bardzo dużo o tym psie wiedzą. Mhm. I teraz, jak przychodzi sobie osoba, która chce adoptować pieska i wolontariusz opowiada, co wie o tym psie, to ja nie sugeruję, że wolontariusz kłamie, czy pracownik schroniska kłamie, ale. wolontariusz zbudował sobie z nim jakąś więź? No i przede wszystkim pies jest, jest standardowej bardzo. Natomiast siłą rzeczy też ten zauważ kontekst, środowisko. To znaczy mamy tak. To schronisko i na przykład spacer. Schroniska często są gdzieś tam na uboczu. Mhm. I ten wolontariusz zabiera go na spacer. I nagle pies ląduje na przykład w mieście. W centrum miasta. I to ten wolontariusz, mimo szczerych chęci, może nie wiedzieć, jakie traumatyczne przeżycia związane, nie wiem, z. Tramwajem samochodami, czy nie wiem, yy, osobnikami płci męskiej miał pies? No, I jak zareaguje? No tak. Więc tu musimy brać pod uwagę, że pies dopiero jak trafi do domu i się poczuje po miesiącu dwóch już powiedzmy bezpiecznie, pewnie wie, że to jest jego nowy dom, no to wtedy dopiero pokazuje swoje prawdziwe ja. No a wolontariusz nie ma prawa tego wiedzieć. Albo tak jak kiedyś mi się z naszą yy, kursantką trafiło, co pani do mnie dzwoniła. No wolontariusze czasami specjalnie zatajają pewne informacje chcąc żeby piesełek jak najszybciej z tego schroniska się wydostał. I pamiętam ja tak mam jakby dobeczkę. intencje mają dobre. Tylko wykonanie potem się jest tak złe, kończy, bo tak się kończy. Tak. Tym to chyba sznaucer był, co ta pani do mnie dzwoniła, że adoptowała psiaka yy, i wolontariusz nic nie wspominał, że pies jest agresywny. Po miesiącu przyjechała do niej córka z wnuczką i ten pies zaatakował to dziecko. Bo coś takiego. No? I wolontariuszka, jak ta pani zadzwoniła do schroniska, to wolontariuszka jej powiedziała: "No nie mówiłam pani, że on jest agresywny w stosunku co do dzieci, bo jak zapytałam, czy pani ma dzieci, to pani powiedziała, że dorosłe. I ona uznała, że skoro ten pies nie będzie mieszkał z dziećmi, no to to już. To że można jest tam przemilczać. To tych dzieci to przecież nie, nie ma o tym co wspominać, nie? Czyli pierwsza kaska idzie na behawiorystę? Tak. Polecamy i uważamy, że to jest punkt konieczny. Tudzież yy, jakaś naprawdę masa, nie wiem, książek, filmików, żeby mieć jakąś wiedzę, no, tak? No, taką, wiecie, podstawę. Podstawę, dotyczącą nie? Nawet psich potrzeb, co pies potrzebuje. Co pies potrzebuje, nie? I tutaj yy, no, ułatwić też. No, mamy ten film też nasz. No, nasz mamy sześć, sześć kroków, kroków na starca do bciakiem, żeby ułatwić mu te pierwsze dni. Natomiast to jest jakiś taki basic, nie? I ten film jest na naszym YouTubie, to możecie sobie zobaczyć. Więc kasa pierwsza idzie na behawiorystę. Druga, weterynarz. Tak, bo ja wiem, że się w schronisku bardzo starają, dbać o te psiaki i leczą, jak tylko wiedzą, że jest coś nie w porządku. Natomiast wiecie, no często te pieski, nie wiem, były takie, że się wałęsały gdzieś tam ileś miesięcy. No to wiadomo, że mogą mieć jakieś niedobory, coś trzeba poprawić, albo są wychudzone. No przy przytyte, to <noise> raczej w schronisku nie. Niestety. Nie. Sierść często wymaga, wiecie, jak mamy jeszcze psa, który ma tą sierść bardzo długą, taką, co się kołtuni, no to może trzeba ją doprowadzić do stanu używalności. Może pomyśleć o jakimś, no właśnie, nie chcę mówić, że grumerze, bo wiecie, normalnie to się w sumie idzie do grumera, natomiast to nie jest dobry pomysł, żeby serwować psu, do grumera z taką stresującą, więc trochę trzeba samodzielnie gdzieś tam o tą sierść zadbać. O ząbki, badania krwi zrobić jakieś takie podstawowe, może jakieś osłuchowe rzeczy. Może, jeżeli pies jest w typie jakiegoś konkretnego psa, który może mieć do czegoś predyspozycję, czyli jakieś choroby serca, oczu. Warto zbadać taką profilaktykę. Czyli taki przegląd. <laughs> przegląd, przegląd, tak. przegląd psa pierwszy u weterynarza i to są te na razie, mówimy o tych kosztach w cudzysłowiu jednorazowych. Początkowych. Tak? Początkowych. Co następne? No to potem to już są takie, wiesz, rzeczy już podstawowe, co e... każdy potrzebuje mieć. Na pewno jakaś wyprawka. To no, samo. No, no, to, to jest Czyli tu tutaj jakieś zabawki, legowiska, każdy liczy, każdy liczy ok. Tylko nie do końca się ludzie liczą z tym, yy, że jeżeli wychodzą jakieś problemy związane z psem yy, po jakimś czasie, to tu się dopiero yy, trzeba liczyć z kosztami. I ja mówię na przykład o takich kosztach, na które no nie każdy, albo w zasadzie niewiele osób może sobie pozwolić, czyli na przykład rzucić pracę. No bo teraz patrz, jak masz psa, który okazuje się, że nie jest w stanie zostać sam w domu, a ty pracujesz, no. no to... Uwaga, spoiler. Nie przepracujecie lęku separacyjnego, jeżeli pies regularnie, codziennie zostaje na kilka godzin sam, a nie jest w stanie tego znieść. Nie da się tego zrobić. No. Bo to trzeba zrobić, wiesz, 15 minut, pół godziny, dwie godziny. Nie każdy ma możliwość zwolnić się I nie w tydzień urlopu. Nie? I nie w tydzień urlopu, nawet nie w dwa tygodnie. Więc teraz taka osoba, której się trafił taki psiak, no faktycznie może mieć z tym problem, bo ja wiem, bo no przecież ja rozmawiam z ludźmi. Ci ludzie bardzo chcą pomóc temu psu. Nawet są w stanie wydać kasę na tego behawiorysta. No ale nie rzucą pracy. No. Po to, żeby trzy miesiące siedzieć z psem i uczyć go zostawania samemu. No. No chyba, że wynajmą babcię. <grym> <grym> Babcia została z pieskiem, to eee... też są takie możliwości. Dobra, to karma. No co karma? Eee, jakość karmy. Też by tu trzeba sobie skalkulować jednak troszkę w tą półkę Powiedziałbym wyżej, bo później wydacie na weterynarza. Bo wiesz, jak to jest? To jest potem tak, że ludzie mówią, że kundelek to jest zdrowy, nie? Kundelkowi to się. <laughs> to też taki mit, nie? Tak. To zadzwonię do naszych niektórych kursantów, jak no. to kundelek jest zdrowy. Jak trzeba było tysiąc albo półtora wydać na operację, albo na jakieś tam badania, albo na jakieś leczenia. Więc to tak do końca nie działa, że mogę kundelka żywić y, czymkolwiek i on sobie poradzi. Bo im lepsza karma tym potem mniej wizyt do weterynarza, zwłaszcza że często się zdarza tak, że właśnie przy tym przeglądzie wychodzi, że nie wiem, pies ma problemy z trzustką, z wątrobą tak, I na że przykład warto, on musi być na specjalny specjalnej tak, diecie. że tego nie może, albo na coś ma alergię, albo żeby tam były jakieś mikro makroelementy, więc to jest to jest ważne. No tak jak Radka teraz na przykład walczy no. z tym swoim biednym psiakiem, nie? Adoptowała pieska w typie bordera, no i się okazuje, że on tam coś ostro ma z nerkami i jeszcze z czymś, więc oni co chwilę, co chwilę jest. Albo na barfie, teraz znowu na jakichś puszkach. No i bardzo się dziewczyna stara z weterynarzami ogarnąć zdrówko tego psiaka, a nie miała o tym pojęcia, a jest już u niej co? 8 miesięcy? No jakoś tak. No. Jak nas słucha, to życzymy dużo zdrówka. I pozdrawiamy. I pozdrawiamy. I teraz to jest już ten koszt stały. Do tych przechodzimy. No. Że to już jest co miesiąc, to trzeba sobie wliczyć. Teraz bym następne co wrzucił, to koszt awaryjny. E, ale mówisz, Weterynarz, o. operacja tego typu rzeczy, no choroby. Ale to nie możesz tak wrzucać w adopcję, no bo to dotyczy każdego psa. To dotyczy każdego, no, no ale żeby szczeniaka była... Szczeniaka też możesz no adoptować tak, ale, ale żeby... z hodowli i za chwilę się okazuje, że trzeba go operować. Ale żeby była tego świadomość, że coś może się takiego wydarzyć. No, że to nie jest że tak, to nie że kundelki tak. są zdrowe. O, o to może mi chodziło, tak wiesz? Być, nie o to koniecznie. mi chodziło, żeby, żeby mieć z tyłu głowy, że może się wydarzyć, nie? Nie, że musi, ale może, nie, że odkładamy pieniążki, natomiast, że taka opcja może być. Czy z kaski mamy wszystko? Tak, tak. Z kasy wszystko. No kolejna rzecz, to są jakieś tam mm, traumy, doświadczenia, które taki psiak może mieć, a nikt o tym nie wie. No. Ani wolontariusz, ani schronisko, ani pies wam o tym nie powie. No, ani fundacja. I one mogą wyjść... Y po jakimś czasie, przy Albo danym sytuacji, sytuacji mówię nie? po danym bodźcu, nie? To, 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 co powiedzieliśmy, że wiesz, nie wiem, bierzemy psa yy, do miasta. Tak. I, a on nigdy w mieście nie a był. On nie. Nigdy w mieście nie było. Albo nawet, wiesz, na odwrót, bierzemy psa do miasta, w mieście jest spoko, a my jedziemy na wakacje na wieś i tam jest, hmm. wiesz, nie wiem, co. Yy, krowy. Krowy, <laughs> krowy go od, odpalają, nie? Albo dzieci często tak, bo... Yy. Dzieci są takim trudnym tematem, bo teraz tak, jeżeli my chcemy wziąć do domu psiaka, bo dziecko bardzo chce psa i chcemy jakiegoś pieska uratować ze schroniska i dziecko sobie myśli, że to będzie jego wymarzony przyjaciel, a ten pies ma jakieś nie bardzo doświadczenia z, z dziećmi, albo po prostu nie lubi dotyku. I teraz wytłumacz mm. pięciolatkowi, że nie wolno przytulać psa. A ten pies na przykład próbuje się bronić, z go ugryźć, albo mu się to nie podoba. No ja mam często takie sytuacje, że ktoś mi mówi, że dzieci by chciały, zresztą dzisiaj ktoś do mnie nawet pisał, yy, dzieci by chciały głaskać psa, a pies się nie daje głaskać. No i może tak być, że może on być. Się nawet Ups. nigdy nie będzie chciał dać głaskać i nigdy się w tym nie będzie czuł yy, jakby swobodnie. I znowu to się tak samo może przydarzyć przy pieskach normalnych, schodowych. Oczywiście. Tylko macie na to, więcej wpływu jeżeli adoptujemy psa z hodowli który ma 8 tygodni i jakby ja się skupiam na tym całym wychowaniu i pies ma mało szansy na jakieś negatywne doświadczenia i traumy znaczy, tu jest największy problem z tymi traumami że pies ci nie powie no. ty nie znasz jego historii że najczęściej te adopciaki czy psy schroniskowe to jest znaleźliśmy go nie znamy jego historii no. Często są ja takie Ja przecież ym, Diana, nie? Nasz taki psiak rodzinny, to też był taki kundelek. Z Dianą to jest taka historia, że w ogóle mama z bratem szli do sklepu i jakiś, dobra, nie będę używać tu niecenzuralnych słów, jakiś idiota wyrzucił psa z auta jadącego. No i ona była, pamiętam, Diana taka przestraszona, oni pobiegli po jakieś kiełbasy i na te kiełbasy ją gdzieś tam mm -hmm. złapali. Myśmy wtedy w ogóle mieli drugiego psa w domu, nie? Więc yy, dwa pieski się trafiły. No i wzięliśmy ją do siebie i Diana do końca życia miała takie traumy, że po prostu jak była burza, no to nie, ona wskakiwała do wanny, no się cała trzęsła, trzeba było ją przykrywać jakimiś kocami, zamykać się z nią w łazience, bo był dramat. Natomiast pamiętam, że pierwsze co to mnie bardzo, bardzo zaskoczyło, jak ona tam już, nie wiem, piąty, szósty dzień, jak się już tak u nas trochę ogarnęła, ja e, wyszłam z pokoju, ona stała w korytarzu i ja się tak przeciągnęłam, bo się obudziłam. I podniosłam ręce do góry i ona się posikała ze strachu. Ona się po no prostu posikała ze strachu. E, no i potem już się uczyliśmy, żeby przy niej nie podnosić rąk mm. do góry, bo No się i strasznie. teraz macie wykluczone, powiedzmy, jedno zachowanie, podnoszenie rąk do ogarnięcia. Burza kilka razy w roku, przytulimy Uf, psa. Kilka. No, może kilkanaście. Okej, okay, ale. Wiesz, przykro Ci, że psu jest no. źle, ale to nie wpływa na życie. A wyobraźcie sobie, że jest taka sama reakcja agresją rzucanie się na mężczyzn. No, każdy, I co, spacer, każdy spacer. I czy, czy, czy wtedy też jest wiesz. No to jest wiadomo, inny level, bo trochę wtedy musisz zrezygnować z pewnych rzeczy, żeby temu psu y, ulżyć. Nie? No tak, ale to trzeba mieć świadomość tego, że to no mogą tak, być takie no rzeczy. Tak. O tym mówię, nie? Bo tam jest, no wiesz, przekaz jest. Jednoznaczny będzie cudownie i kundelek będzie wdzięczny, nie? No właśnie, tak samo. A teraz nawet abstrahując od tych strasznych historii, nie? To teraz ja Wam powiem taką historię, która też bardzo często się e, trafia, zwłaszcza przy takich e, kundelkach, tych takich szczuplejszych, jak ja to mówię, w typie sarenka. <śmiech> typ <śmiech> typu sarenka, piesek typu sarenka. Tak, to one są często bardzo takie energiczne e, i nam kursanci po prostu zgłaszają, że oni już nie dają rady z tym psem pod tym względem i ile on ma energii, ile on ma temperamentu i jak bardzo on się nie słucha. I jak bardzo jest do nieopanowania tych emocji. I wiecie, ja się z tego mogę pośmiać, natomiast przypuszczam, że komuś może nie być do śmiechu. Jak kolejny, nie wiem, kapciami zeżar, kolejną panią wytargał za nogawkę, bo on myśli, że to jest super zabawa. Uciekł mi, bo się zerwał ze smyczy, za jakąś wiewiórką, czy za ptakiem. I wiecie, to nie są żadne traumy. Pies jest najszczęśliwszy na świecie, on się świetnie. bawi. On się bawi. świetnie bawi, jest impreza. Ale nadal to nie działa także jest wdzięczny za mm. uratowanie, więc jest super grzeczny i super poszuczny. No i tak jak my zawsze powtarzamy, że aby dobrać psa do swojego temperamentu i obecnego stylu życia, no. a nie tego wymarzonego, jaki będzie. O tyle w przypadku adopcji i kundelków jest to ciężkie, bo nie wiemy. No. I ten pies jest nie w swoim środowisku. On może być w tym y, schronisku y, grzeczny, zachuchany, ostrożny, a po czterech tygodniach rozkręci się, się imprezowo odwala. na całą no. dzielnie. No, zwłaszcza, że wiesz, no jednak jak się to też dla osób, które chcą konkretnego psa z konkretnymi predyspozycjami, no to ciężko takiego psiaka znaleźć w schronisku wśród kundelków, aczkolwiek jest szansa adoptować takiego psa na przykład z jakiejś fundacji, no bo często się starzają rasowe psy, które zostały które zostały wracają. Zdane, jakieś tak. adopcje labradorów, adopcja amstafów, adopcje jorków, no to faktycznie wtedy możecie bardziej sobie gdzieś tam przewidzieć temperament tego psiaka. Zresztą nawet ostatnio gdzieś widziałam jakieś dyskusje na jakiejś grupie, i tam właśnie dziewczyna się zastanawiała nad psem i się zastanawiała, czy adopcja, czy yy, hodowla. Yy, no i oczywiście tam komentarze, tylko adoptuj, tylko, tylko adoptuj, adoptuj, tylko adoptuj. I ona właśnie tam napisała, że yy, no ona się trochę obawia tej adopcji, bo ona chce mieć pewność, że pies dogada się z dziećmi. Mhm. No i teraz tak, to nie jest powiedziane, że jak weźmiecie psa z hodowli, to jest pewność, że dogada się. Natomiast mamy tą, nazwijmy to, czystą kartę. A jak adoptujemy Troszkę. psa, to może być, wiesz, różnianie. Mhm. Dlatego ja uważam, że nie każdy powinien adoptować psa z Fundacji Żydze Schroniska. Na pewno nie osoby, które w życiu nie miały psa i się na tym nie znają. No. Na pewno nie osoby, które nie są na to przygotowane mentalnie, finansowo i czasowo. Które, e... które y, tak psychologicznie nie założą realnie najgorszego scenariusza. Tak. To jest. Y... Wiesz co, to jest trochę tak jak ten. Ja bym to porównał, może taka analogia do prowadzenia własnej firmy. Instagram versus rzeczywistość. Myślę, że to jest osoby, które oglądają e, milionerów e, przed Ferrari, młodych coachów i mówią: Tak wygląda biznes. Meeting w Dubaju, śniadanie w Abu Dhabi i tak dalej. To tak samo to jest ten case z psem, tak? Że nie, tak to nie wygląda. I w tej własnej firmie to jest przede wszystkim problemy, niewyspanie, dużo pracy i tak dalej. I może kiedyś się uda. I tak samo jest z tym adopciakiem. Załóżmy najgorsze. Mhm. Jak się pomylimy, to, to będzie super. fajnie. A nie, że to jest Instagram, on będzie ten pies kochał, zrozumie nasz lifestyle, będzie żył tak, jak my chcemy, będzie zawsze wdzięczny i będzie, to jest w ogóle to najgorsze założenie, że on będzie grzeczny z tej wdzięczności. Tak, no to tak nie działa. Znaczy, ja zdaję sobie sprawę z tego, że na pewno istnieją ludzie na tej planecie, którzy nie mieli pojęcia o wychowaniu psa, weszli trafili ten. Zresztą, no, moja babcia tak notorycznie robiła, ona miała non-stop kundelki, i chyba nie wiem, z siedem ich miała. I wszystkie, a mieszkała w centrum miasta, e, wszystkie chodziły bez smyczy praktycznie wszędzie. Wszystkie, ale ten ósmy. Diabł. O Jezu, to była masakra. Z tym ósmym psem, ona sobie tak z nim nie dawała rady. On był straszny, był ten pies. E, a mimo wszystko miała doświadczenie z poprzednimi siedmioma i w zasadzie wszystkie wychowywała sobie tak samo, i myślała, że każdy kolejny też będzie to, taki no, to było sam. oczywiście też dawno temu. Ale no jednak tu się bardzo, bardzo zdziwiła. A pies też taki właśnie typu mała sarenka nie? Więc y, tak, zdaję sobie sprawę z tego, że są pewnie takie osoby, którym się trafił aniołek i są najszczęśliwsze na świecie, natomiast to nie jest temat zawsze i wszędzie. Więc my mamy na to rozwiązanie. Bo to nie jest tak, że my pyskujemy, nie adoptuj, nie adoptuj i tak dalej. Jak jesteś osobą świadomą i wiesz, z czym to się może wiązać, to jak najbardziej. Właśnie widzisz dobrze, że powiedziałaś słowo świadomą. Bo w sumie to, gdyby, no wtedy mniej osób to obejrzy, dlatego też jest taki, a nie inny tytuł, że generalnie to może bardziej powinno nasze stanowisko być adoptuj świadomie. No ale tak jak powiedziałeś, kto wtedy kliknie, nie? Nikt nie kliknie, a zależy nam na tym, żeby jak najwięcej osób to obejrzało. I powiem tak: jak 100 osób schajtuje, a jedna powie: Kurczę, może się jeszcze nie przygotowałam, może to nie jest. Pies, y, inaczej, może adopcja nie jest dla mnie, wtedy ten pies trafi do kogoś innego i będzie szczęśliwszy, hmm. albo ktoś właśnie się już przygotuje, przemyśli, czy ja mogę to, czy ja mogę tamto, czy tutaj może jeszcze odłożę kasę na behawiorystę, może coś hmm. się przeczytam, dowiem, dowiem więcej, i to zadziała. Więc tak jak mówię, jeżeli chociaż jedna osoba. Ten nasz podcast spowoduje, że jedna osoba będzie miała refleksję, a stos hejtuje. To myślę, że było warto. Zwłaszcza, że yy, to nie jest do końca tak, że my hejtujemy tylko adopcję, bo my to samo gadamy o psach schodowli. A widzisz, to jest jak ktoś słuchał do końca, yy, bo pewnie będą komentarze, że tak wy za tym. Dokładnie te same większość tych argumentów no. używamy wobec ludzi, z, yy, którzy biorą psa z hodowli, Jesteśmy taką dziwną szkołą, dziwnymi ludźmi, nie którzy działają wbrew swojemu interesowi i nie polecają psów, nie wciskają i nie uważają, że każdy powinien mieć psa, tak? No, zresztą, tak jak ja prowadzę konsultacje, bo to zazwyczaj e, onlineowo robię, jak ktoś e, nosi się z zamiarem zaproszenia domu, do domu swojego psiaka i nie wie jak. Do swojego, to domu, jedzie, psiaka. Do swojego no. domu psiaka. Nie wie jaki to pies, czy właśnie z adopcji, czy jakiś tam rasowy, z hodowli, a jeszcze ra, jeśli rasowy, to dlaczego, to wiele osób po rozmowie ze mną dochodzi do wniosku, że to nie jest ten moment na to, żeby mieć psa. I no. tak się trochę zderzają ze ścianą, mówią, tak, to ja nie wiedziałam, no choćby nawet te spacery, bo no, ktoś ma ogród i tak. mówi, dobra, ja mam ogród, to ja nie muszę z nim spacerować, to mnie zima nie interesuje, a ją ja wie no nie, to tak nie działa, nieważne, czy masz ogród, nieważne, czy zima, codziennie pies musi mieć długi, aktywny spacer, no. bo inaczej jest masakra. Słowo klucz to jest też z tym aktywnym, o to się dużo osób rozbija, nie? jak tak. mówisz, no godzina. No, ale to nie jak godzina w tygodniu. My mamy pracę, dzieci, tak, coś tam i tak. jest takie czasu. ups, nie? i Więc... to samo dotyczy psów z hodowli i tak. obciaków. Więc my tak ogólnie zawsze mówimy: zastanów się, bo to jest moja misja, właśnie, żeby. Bo wiecie, my wszyscy myślimy o tych psach, które już są w schronisku, żeby je uratować. Ale nikt nie myśli o tym, jak to zrobić, żeby te psy do tego schroniska nie trafiły. To jest dokładnie taki błąd logiczny, moim zdaniem, jak z plastikiem. Nie produkujmy plastiku. No nie, no, plastik jak wyprodukujemy i go wrzucimy do kosza i sutylizujemy spoko. Problemem są ludzie, którzy wyrzucają to i sypią. to dopiero. A, tak, ekologia, następny o ekologii, ale dokładnie to samo jest z psami, bo te psy też rasowe skądś do tego schroniska trafiły. I to nie, Albo i to nie jest tak, że jak w teraz wszyscy. Z tym, że jest taki popyt na psy. I teoretycznie psy są modne i wiele osób chce mieć psa, no to skądś te pseudo hodowle, które robią prawie labradora, prawie jorka i prawie maltańczyka, się biorą i te psy rozmnażają masowo. Więc teraz uwaga, jeżeli ludzie świadomie by brali psy, to po pierwsze, połowa by się rozmyśliła. Byłoby mniejsze był zapotrzebowanie, tak. Popyt, a druga połowa, która by się zdecydowała na te psy, nie zostawiałaby ich w lesie. Nie zawoziła pod drzwi schroniska i nie wyrzucała z jadącego samochodu. No tak, poza jakimiś, no, powiedzmy, nazwijmy to psycholami no tak, i pojedynczymi by było przypadkami byłoby dużo by, tego mniej. Ja rozmawiam z ludźmi i ktoś mi mówi, i ktoś mi płacze. Pani Patrycja, ja nie daję rady. Ja chciałam dobrze dla tego psa, walczę z tym już od 6 miesięcy i nie daję rady, bo nie wiedziałam, że to potrzeba tyle czasu. Ja mam na głowie pracę, jedno dziecko, drugie dziecko, y, mam problemy ze zdrowiem, coś tam, coś tam. No to i ja słyszę od takiej osoby, gdybym ja wiedziała, że to będzie się wiązało z taką ilością czasu poświęconego na przykład szczeniakowi, to bym się nie zdecydowała na psa. Wiesz, co jeszcze mnie zmotywowało do tego podcastu i tego tematu? No. Komentarz pod y, filmem o szczeniaku. Yy, ostatnim, no, czyli jak tak. wygląda prawdziwe życie ze szczeniakiem, gdzie mówiłaś o tym wszystkim, jakie są problemy, nie zdjęcie na insta puchatej kuleczki i w ogóle o jaki on cudowny i tam było dużo komentarzy. Dziękuję, że pani to powiedziała, no. że tak jest, że przedstawiasz inny punkt no. widzenia, tak? No. I stąd też dzisiejszy ten, ten pomysł, bo może ktoś powie... Hmm, to nie jest tak, że pokocha, nie. że od razu, I że to ten... to nie jest tak, że to jest takie łatwe. No. Więc jeżeli jesteś osobą, która się zastanawia, wzięła to wszystko na klatę i powiedziała tak, jestem na to gotowy albo gotowa, to super. Trzymamy to za was kciuki. Trzymamy kciuki, Pewnie, po, że tak. popieramy, takie... Świadome adopcje. Ale tak. wciskanie komuś psa ze schroniska, bo taka jest moda, dlatego nigdy od nas nie usłyszeliście i nigdy nie usłyszycie: Nie kupuj, adoptuj. Albo w ogóle jedna laseczka to tam gada, że jak nie masz przynajmniej czterech psów w domu, to w ogóle jesteś złym człowiekiem? No, nas często ludzie pytają, czemu jeden. No tak, jeden, bo taki mamy lifestyle i tak ogarniamy. I jak masz dwa psy, to nie znaczy, że wystarczy kupić dwa razy więcej karmy. Zresztą o tym też już chyba nagraliśmy film, albo gdzieś rzucałam jakiegoś posta o chyba tym... Posta. Nie, to chyba też podcast był o dwóch psach, bo wiele osób, które się zastanawia nad tym, żeby wziąć dwa psy, to myślą, że to jest takie łatwe, a potem jak już ma te dwa psy i zapytacie, to się nagle okazuje, że hmm, mogłam to przemyśleć. To było inaczej. Tak. Bo to nie jest tak, to że był podcast. dwa razy tak, kar faktycznie. więcej karmy. No. Więc y, adopcja tak, ale świadoma. I chyba też może najważniejszy przekaz, że jeżeli nie adoptujesz, a kupisz psa z hodowli, to złym, złym człowiekiem, człowiekiem. jest z tobą wszystko ok. Albo i pójdziemy dalej, żeby nie było, że wspieramy hodowlę. Jeśli nie adoptujesz i nie kupisz psa z hodowli i nie masz psa, to może po postąpiłeś bardzo słusznie i no, to jest najlepsza decyzja dla siebie. Nie no. każdy musi mieć psa, nie każdy, tak jak nie każdy musi mieć dziecko, każdy ma inne życie, inne potrzeby, inne priorytety, priorytety no. e, innym czasem, zasobami, różnymi rzeczami dysponuje, tak? I chodzi ja o to, żeby być szczęśliwym. Ja, największa psiara, 10 lat nie miałam psa. 10 lat po wyprowadzeniu z domu rodzinnego nie miałam psa, bo miałam taką pracę, że mnie ciągle w domu nie było. To wtedy miałam kotę. <gry> to też <to>, jest <to>, Tak, <gry> wtedy miałam kotki i z kotkami. No to wiadomo, koty są troszeczkę, one też potrzebują kontaktu z człowiekiem, ale są w stanie zostać 12 godzin same. A potem, jak wrócę, to nie muszę iść z nimi na spacer, tylko mogę posiedzieć na kanapie i je wymiziać i się z nimi pobawić. Więc świadomie nie decydowałam się na psa ze względu na taki, a nie inny tryb życia. Czy coś jeszcze chcemy tu dzisiaj dodać? Nie, ja Chyba chcę zapytać, wszystko. Komu będziesz cisnął w następnym podcaście. Ja chcę najpierw zaprosić do komentarzy. Może się z nami nie zgadzacie, może jest inaczej. Eee, może macie inne zdanie, może popełniliśmy jakiś błąd, albo komentujcie, o czym albo o czymś tak zapomnieliśmy. Ja wpisuję nasz... na konkretne argumenty logiczne, bardzo chętnie. Tak, może gdzieś mamy błąd, może coś jest. Inaczej. Zapomnieliśmy. Natomiast, jeżeli chociaż jedna osoba, jednej osobie coś ten podcast dał i ten temat, to, to było warto. Robiłeś. A no. co? Za tydzień? Komu ciśniesz za tydzień? Za tydzień lecimy z y, hodowcami i weterynarzami. Ajajaj, tam będziemy przeczyć czy chwalić? A. To zobaczycie. Subskrybujcie kanał, zostawcie lajka, jak Wam się podobało. I co? Widzimy się za jakiś czas. No, zobaczymy, jak się zbierzemy po Waszych komentarzach. Pa!